Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyznam się, że kiedy ustawialiśmy termin tego dzisiejszego spotkania, to nie tak bardzo miałem zakodowane w głowie, że to będzie akurat w przeddzień zwiastowania Pańskiego. Natomiast później, kiedy z czasem myślałem o tematyce, którą chciałbym się z Państwem podzielić, pomyślałem sobie, że to jest też i opatrznościowe działanie, że właśnie teraz, właśnie dzisiaj, w przeddzień, mało tego, wobec tego wszystkiego, co próbuje się robić na rzecz wychowania, albo inaczej, przeciwko wychowaniu, bo to, z czym w tej chwili się spotykamy, to jest w moim przekonaniu no, przykład swoistej antypedagogiki. Coraz bardziej uświadamiamy sobie chyba, że żyjemy sprawę, że żyjemy w epoce, która no, coraz częściej nazywana ponowoczesnością, ujawnia szereg, myślę, takich niepokojących cech, które w naszych czasach jakoś szczególnie w naszym czasie, w tym, czego doświadczamy w tym momencie, jest jakoś szczególnie ważne. Najbardziej chyba taka przerażająca wydaje się być ucieczka od logicznego myślenia, a więc ucieczka w irracjonalizm, ucieczka w subiektywizm, ucieczka, która prowadzi właściwie do całkowitego pomieszania tego, co my nazywamy wartością. Dla jednego to, co jest wartością dla mnie, jest ośmieszane przez kogoś innego i odwrotnie. To, co dla mnie jest właściwie czymś, co burzy, dla innych właśnie jest czymś ogromnie ważnym, takim bym powiedział trochę modernym. Coraz więcej zwolenników znajduje obecnie naiwne przekonanie, że w zasadzie wszystko jest subiektywne i każdy ma prawo kierować się swoją własną prawdą. Nic bardziej zgubnego w tym, czego my wszyscy doświadczamy. Myślę, że też nic za tym dziwnego, że na początku XXI wieku coraz więcej ludzi wierzy w horoskopy, za, nie wiem, jakieś wróżby czy przepowiednie, zabobony. Natomiast jest coraz mniej takich, którzy starają się budować swoje życie po prostu w oparciu o prawdę. Myślę, że w konsekwencji też chyba coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że los czy życie danego człowieka nie zależy od jego subiektywnych przekonań, ale też i obiektywnych uwarunkowań, obiektywnych faktów. Chcę też powiedzieć, że to swoje przedłożenie chcę oprzeć trochę na pewnym doświadczeniu, które mi daje czy dawała wcześniej praca w takim zespole, który przygotowuje, czy przygotowywał podstawę programową nauczania religii w Polsce. Od roku 2002 tak naprawdę współpracuję z zespołem, który przygotowywał podręczniki do nauczania religii w Polsce. Dzisiaj powstaje zupełnie nowy pakiet podręczników, innych od tamtych, dlatego że też zmienił się świat, zmienił się człowiek, zmieniła się też podstawa programowa ogólna, ale program, który no, bardzo mocno kładzie nacisk na pewien kierunek pracy wychowawczej z dziećmi i z młodzieżą. Myślę, że też takim atutem, który mi bardzo pomaga, nie wiem na ile kompetentnie, ale z przekonaniem, wypowiadać się na problemy związane z wychowaniem, religijnym wychowaniem zwłaszcza, to jest też praca w Komisji Wychowania Katolickiego, Konferencji Episkopatu Polski. Od 8 marca ubiegłego roku mam możliwość przewodniczenia tej komisji. Odziedziczyłem ją po księdzu kardynale Kazimierzu Nyczu, który
przez dwie kadencje bardzo, tak bardzo ofiarnie i bardzo odpowiedzialnie prowadził tę komisję. Dzisiaj mam to szczęście, że mogę nie tylko kontynuować to, co zostało wypracowane przez ostatnie lata, ale też i no, odważnie zmierzyć się z tym, co niesie świat. Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie jest bardzo duża nagonka na to, żeby wyeliminować to, co my nazywaliśmy wychowaniem prorodzinnym. Pani Urszula była w dawnym czasie bardzo mocno zaangażowana w to, wymienić na edukację seksualną, która tak naprawdę zmierza do tego, żeby niszczyć człowieka w imię wolności, tak naprawdę go doprowadzić, zniewolić. I to jest takie bardzo przykre do tego stopnia, że Konferencja Episkopatu Polski na wniosek właśnie Komisji Wychowania ostatnio w komunikacie też zwróciła uwagę na to, że nie da się zastąpić wychowania prorodzinnego tylko i wyłącznie edukacją seksualną, zwłaszcza w tym wydaniu, jakie proponują ostatnio środowiska, powiedziałbym, takie feministyczne czy progejowskie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, 24 lutego, jeśli dobrze pamiętam, z inicjatywy Gazety Wyborczej i to u nich odbyło się takie spotkanie, no, podczas którego właśnie te środowiska usiłowały bardzo mocno wywrzeć taki wpływ na Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale też i opinię publiczną, żeby wprowadzić edukację seksualną. Dotychczasowy podręcznik, który od 1998 roku funkcjonuje w szkołach pod redakcją pani Teresy Król pod tytułem Wędrując ku dorosłości, jakby w jednym momencie podważono zasadność tego podręcznika. Zostały przygotowane 4 recenzje, 2 pozytywne, 2 negatywne. Wśród tych negatywnych jest recenzja pana Starowicza, który wprost, nie ukrywa, ta recenzja jest też na stronie internetowej MEN-u, mówi, że z tym podręcznikiem to powinniśmy iść do salek katechetycznych i prowadzić kursy przedmałżeńskie, a nie do współczesnej, nowoczesnej szkoły. Świadomie użyłem tego cytatu Ojca Świętego, który wypowiedział na błoniach krakowskich w 1979 roku, czy można odrzucić Chrystusa? Człowiek oczywiście może, bo jest wolny, tylko czy wolno, w imię czego? Tak naprawdę to doprowadza człowiek sam siebie do tego, żeby stanąć wobec no, niesamowitych rozmiarów zniewolenia, jaką są też, no, między innymi też i wyrzuty sumienia. Dlatego tak ważne jest, żeby no, odważnie występować. Wraca idea, pewna konieczność, żeby ożywić działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kół parafialnych czy w poszczególnych miejscowościach, żeby te koła no, miały trochę jakby na uwadze to, co się dzieje dzisiaj w polskiej szkole. Ja rozmawiam z dyrektorami nie tylko na terenie szkół, nie tylko na terenie diecezji legnickiej, ale właściwie mogę powiedzieć, że w wielu miejscach Polski i dyrektorzy, którzy różnie patrzą na obecność nauczania religii czy wychowania religijnego w szkole, ale kiedy patrzą na tę propozycję, którą podpowiadają w zakresie edukacji seksualnej właśnie te środowiska takie feministyczne czy progejowskie, no z przerażeniem patrzą na to, co się może w szkole dziać. Statystyka, którą ujawniają też różnego typu badania, między innymi właśnie w ostatnim chyba numerze Wychowawcy, nie wiem, czy to już było wydrukowane, czy to teraz będzie, jest po prostu przerażająca, jak bardzo mocno edukacja seksualna w tym wydaniu, jaką proponuje państwo, jak bardzo mocno wpływa na kształtowanie postaw młodego człowieka. Do tego stopnia, że dzisiaj rano wysłaliśmy jako Komisja Wychowania taki bardzo wyraźny monit do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do wiadomości oczywiście Komisja Wspólna
konferencji episkopatu i rządu, żeby oni również wiedzieli, że my staramy się, no nie tylko przyglądamy się sprawie, ale bardzo nam zależy, żeby to, co się proponuje w szkołach w zakresie wychowania, żeby to również było oparte na wartościach, żeby budować programy wychowawcze. Pierwszy punkt mojego przedłożenia to przejawy ideologizacji i mitologizacji wychowania. Dwa zdania takiego wprowadzenia. Coraz częściej zdarza się, że najbardziej zdumiewającym i to, co powiedziałem przed chwilą, niebezpiecznym zjawiskiem jest to, że w ten irracjonalizm i subiektywizm popadają ci, którzy tak naprawdę powinni być specjalistami od trzeźwego myślenia. Ci, którzy powinni być specjalistami od respektowania prawdy o człowieku. Chodzi tu głównie o psychologów, pedagogów, o tych, którzy aspirują do tego, żeby być wzorcem i przewodnikiem dla innych. Na YouTube ukazało się taki filmik gdzieś miesiąc temu, gdzie młodzi ludzie, uczniowie chyba gimnazjum, bawią się w Ojca Świętego Jana Pawła II, otwartym samochodem przejeżdżają przez ulicę, główną ulicą miasta, czterech z obstawy, którzy biegną obok tego samochodu, jeden przebrany właśnie za papieża w albę, jakąś mitrę, zamiast pastorału to ma chyba kij hokejowy, trzyma w ręku, uśmiecha się do innych. Opowiadam dlatego, żeby pokazać, że nikt nie zareagował, przejechali dość długi odcinek drogi, nikt nie zareagował. Najbardziej smutne jest właśnie i zdumiewające to, że ci, którzy powinni być specjalistami od trzeźwego myślenia, od wychowania, powinni być autorytetami, tak naprawdę nie widzą w tym niczego złego. To jest to, że młody człowiek wymyślił coś mniej lub bardziej bzdurnego, bym tak to nazwał, to jeszcze nas tak bardzo nie dziwi i nie gorszy, jak to, że ci, którzy powinni tutaj bardzo mocno zareagować, tak naprawdę nie widzą w tym niczego złego. Okazuje się, że znaczna część profesjonalistów z zakresu wychowania bezkrytycznie przyjęła mity czy takie ideologiczne slogany, które z logicznego punktu widzenia są absurdalne, ale które obecnie, powiedziałbym, politycznie i pedagogicznie są poprawne, oczywiście w cudzysłowie. Spróbujmy zatem przyjrzeć się na niektóre takie mity i ideologiczne slogany, żeby nie robić zbyt długiego wprowadzenia. Współczesne mity pedagogiczne, a wychowanie. Pierwszy mit o wychowaniu bez porażek. Od razu chcę powiedzieć, że korzystałem między innymi też z opracowania księdza profesora Marka Dziewieckiego, który jak tylko spotykamy się przy różnych okazjach, to zawsze mówię, że chętnie odwołuję się do tych materiałów, które on publikuje w różnych miejscach, a myślę, że to też w jakiś sposób taki uporządkowany pozwoli pokazać kilka takich mitów, czy właśnie takich sloganów. Mit o wychowaniu bez porażek. Mit, który właściwie nie wytrzymuje konfrontacji z ewidentnymi faktami. Informacje, jakie w ostatnich tygodniach docierają do nas w sposób oczywisty, potwierdzają ten mit. Nikt z nas nie spotkał rodziców czy wychowawców, którzy mogliby powiedzieć, że w ich oddziaływaniach wychowawczych nigdy nie doznali najmniejszego rozczarowania czy zawodu. Myślę, że coraz więcej jest takich ludzi, spotykamy takich młodych ludzi, którzy przeszli pewien etap życia bez jakiejś porażki. Spotykamy ich w różnych miejscach, między innymi też i w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie całe życie odnosili sukcesy, a kiedy przyjdzie jakiś trudny moment, powiedzielibyśmy trochę taka sytuacja graniczna, wtedy spotykają się z pewną barierą, którą jest bardzo trudno pokonać. Bo nagle jest ktoś, kto go upomina, kto mu zwraca uwagę, kto pokazuje, że tak nie można, mało tego, tak po prostu nie wolno. Mit
o wychowaniu bez porażek. Porażka jest wpisana w życie człowieka. Ona musi być na pewnym etapie i ten młody człowiek musi sobie uświadomić pewną sytuację trudną, w której musi po prostu dokonać wyboru. To jest ten pierwszy mit. Drugi mit o spontanicznym rozwoju i samorealizacji. Od 50 lat wielu pedagogów i psychologów podtrzymuje mityczne przekonanie, że wychowanek jest wewnętrznie sam w sobie harmonijny, bezkonfliktowy, a w związku z tym potrafi się rozwijać bez dyscypliny, bez wysiłku, bez pomocy wychowawczej, bez pracy nad sobą. Spotykam takich wychowawców, którzy mówią, trzeba zaufać, postawić na dorosłość. No tak, tylko jak się ma wobec takich sytuacji? Bardzo ważna zasada w pedagogice, mianowicie zasada ograniczonego zaufania. Mit o spontanicznym rozwoju i samorealizacji. Tego typu utopię podkreślał Jean-Jacques Rousseau, a 50 lat temu powtórzył ją Rogers. Nikt z nas nie spotkał nigdy kogoś, kto w sposób spontaniczny i bez wysiłku stał się człowiekiem dojrzałym, ale póki co ten mit ciągle jeszcze trwa. Kolejny mit to mit o wychowaniu bezstresowym. To mit podobnie absurdalny i naiwny, co ten poprzedni. Wychowawcy powinni oczywiście zrobić wszystko, aby sami nie stali się źródłem niezawinionego stresu dla ich wychowanków. Kiedy jednak ci ostatni błądzą, wtedy potrzebują naturalnej informacji zwrotnej w postaci tego, co powiedziałem wcześniej, stresu, a może nawet i cierpienia. Mitem jest przekonanie, że bez doświadczenia bolesnych konsekwencji popełnianych błędów można wyciągnąć z nich wnioski i mobilizować się na tyle skutecznie, aby modyfikować później błędne postępowanie. Czasem nawet największe stresy nie wystarczą, żeby ktoś przestał krzywdzić czy samego siebie, czy innych. Łatwo zauważyć w przypadku choćby alkoholika czy narkomana, nawet największe stresy, które człowiek przeżywa, wynikające z pewnych słabości, nie są czasem w stanie zmienić tego człowieka. Chciałby wiele w życiu zmienić, chciałby wiele dokonać, ale nie jest w stanie, jest po prostu za słaby. A więc mit o wychowaniu bez stresu. Kolejny mit to mit o neutralności światopoglądowej w wychowaniu. Absurdalność tego mitu jest oczywista. Światopogląd to przecież zespół przekonań danej osoby czy grupy ludzi na temat tajemnicy świata i człowieka, na temat hierarchii wartości, podstawowych zasad moralnych, na temat kryteriów ludzkiej dojrzałości i sensu życia. Neutralność światopoglądowa w wychowaniu musiałaby oznaczać, że dany wychowawca traktuje jako równie dobry absolutnie każdy rodzaj postępowania ze strony wychowanka. W wychowaniu neutralnym światopoglądowo uczciwość, pracowitość i odpowiedzialność musiałaby być tak samo traktowana jak cynizm, przestępczość i zachowania samobójcze. Wychowanek mógłby zatem zadeklarować, że jego sposób postępowania jest zgodny z jego światopoglądem, a neutralna światopoglądowo szkoła musiałaby taką deklarację oczywiście bezwzględnie respektować, nawet wobec samobójczych czy przestępczych zachowań wychowanka. Zwykle za postulatem wychowania neutralnego światopoglądowo kryje się nie tyle skrajna naiwność, co, trzeba to mocno powiedzieć, po prostu cynizm. Chodzi o to, by zasłaniając się właśnie tym sloganem neutralności, wyeliminować z systemów pedagogicznych wszystkie inne światopoglądy poza własnym. Czasem spotykamy takich wychowawców, którzy wprost mówią, żebyś wiedział, co jest dobre, to musisz po prostu popróbować. Tylko mądry wychowawca postawi pytanie, czy trzeba zachorować na każdą chorobę, żeby zobaczyć, która z nich prowadzi do śmierci? To był mit o neutralności światopoglądowej w wychowaniu. Kolejny mit o wolności, demokracji
i tolerancji jako najwyższych wartościach w wychowaniu. Te mity są, ksiądz Marek Dziewiecki mówi, równie popularne, co absurdalne. Tymczasem wolność można przecież aż tak błędnie wykorzystywać, że się ją zupełnie straci. Demokratyczną większością głosu można podjąć zbrodnicze decyzje, a absolutyzowana tolerancja oznacza ostatecznie zakaz odróżniania dobra od zła. Jeżeli miłość, prawda i odpowiedzialność nie są wartościami najwyższymi, to wolność, demokracja i tolerancja doprowadzą do samozniszczenia człowieka. Jan Paweł II powiedział: demokracja bez wartości jest kolejną formą totalitaryzmu. Mit o wolności, demokracji i tolerancji jako najwyższych wartościach w wychowaniu. W imię wolności, w imię tolerancji, w imię demokracji można zniszczyć wszystko to, co piękne, co zostało zbudowane w jakiejś społeczności czy wspólnocie. Jest jeszcze jeden mit o subiektywizmie jako podstawie wychowania. Jest rzeczą oczywistą, że każdy z nas w specyficzny dla siebie sposób interpretuje czy przeżywa świat, przeżywa siebie. Jest jednak rzeczą równie oczywistą, że im bardziej dojrzały czy zaburzony jest dany człowiek, tym bardziej niedojrzałe i zaburzone są jego subiektywne przekonania i przeżycia. Subiektywność może być aż tak bardzo patologiczna, na przykład w przypadku schizofrenii, że dany człowiek zupełnie straci kontakt z rzeczywistością i że nie będzie możliwy jakikolwiek logiczny kontakt z taką osobą. Jedynie ludzie psychicznie chorzy żyją w świecie subiektywnych przekonań. Ludzie dojrzali żyją w świecie obiektywnych faktów. I z tego względu jednym z celów wychowania jest uczenie wychowanków tego, by przyglądali się rzeczywistości i wyciągali logiczne wnioski. Przedwczoraj odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w Watykanie przez Kongregację do spraw wychowania katolickiego, której przewodniczy, jak pamiętamy, ksiądz kardynał Grocholewski. I między innymi jest propozycja, właściwie już jest konkret, dotyczący reformy studiów na wydziałach filozoficznych, także w ramach wydziałów teologicznych, gdzie studium filozofii jest jakąś częścią studiów teologicznych. I tam między innymi bardzo mocny nacisk kładzie się na to, żeby student, a w naszym tutaj rozumieniu też wychowanek, człowiek, uczył się, przyglądając się rzeczywistości, chciał wyciągać logiczne wnioski z tego, co widzi, z tego, co może dotknąć, z tego, co może zobaczyć, z tych doświadczeń, w których sam uczestniczy. Podporządkowanie się wychowawców modnym obecnie mitom i naciskom ideologicznym prowadzi do niezwykle bolesnych dla nich konsekwencji, dla wychowanków. Jeszcze właściwie chyba nigdy w historii Europy nie mieliśmy wśród nastolatków tylu, co obecnie uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, tylu przestępców, samobójców, tylu zaburzonych emocjonalnie, niezdolnych do założenia rodziny, a nawet do podjęcia pracy zawodowej. Okazuje się, że nawet w obliczu tak wielkiego cierpienia wychowanków, znaczna część pedagogów i systemów pedagogicznych nie reaguje na rzeczywistość i podtrzymuje właśnie te irracjonalne mity o wychowaniu, albo inaczej o braku wychowania. To jest pierwsza część dotycząca mitów współczesnego wychowania.
W drugiej części chciałbym odnieść się do tego, co wypowiedziałem na zakończenie tej właśnie części. Przejawy realizmu w wychowaniu. Na szczęście spotykamy takich wychowawców, którzy nawet niekoniecznie muszą ujawniać, że tak powiem, swoją przynależność światopoglądową, ale kierują się poczuciem realizmu w wychowaniu. W konsekwencji potrafią udzielać dzieciom i młodzieży odpowiedniej pomocy wychowawczej. Spójrzmy chociaż na takie podstawowe cechy czy kompetencje takich właśnie pedagogów. Pierwsze, realistyczne rozumienie wychowanka. Pedagog, który nie kieruje się żadną ideologią, lecz obserwuje wychowanka, z łatwością dostrzega, iż być człowiekiem, zwłaszcza w wieku rozwojowym, to być kimś wielkim i jednocześnie kimś zagrożonym. Wychowanek jest wielki, gdy może nauczyć się myśleć i kochać. Z drugiej strony jest kimś jedynym na tej ziemi, kto jest zagrożony nie tylko przez złych czy cynicznych ludzi, ale też ktoś, kto potrafi skrzywdzić samego siebie. Na przykład doprowadzić do śmiertelnych uzależnień czy samobójstwa. Tego nie czyni żadne zwierzę. W związku z tym wychowawca realista rozumie, że przynajmniej czasami powinien chronić wychowanka przed nim samym oraz kochać go nawet wtedy, gdy wychowanek już nie potrafi kochać samego siebie i staje się obojętny na własny los. To jest to realistyczne rozumienie wychowanka. Druga cecha, czy drugi przejaw, to realistyczne rozumienie poszczególnych sfer wychowanka. Wychowawca realista to ktoś, kto rozumie, że wychowanek to nie tylko ciało, emocje i subiektywne przekonania. Dostrzeganie jedynie tych sfer jest obecnie politycznie i pedagogicznie poprawne. Ale jest to przede wszystkim ktoś, kto posiada wrażliwość duchową, religijną, społeczną i moralną. Często odwołuje się do takiego doświadczenia, w którym sam uczestniczyłem przed 10-11 laty. Dzięki biskupowi Legnickiemu, biskupowi Tadeuszowi, mogłem wyjechać na roczne stypendium. Bardzo jakoś tak mocno ksiądz biskup Tadeusz zwraca uwagę na to, żeby ksiądz, który skończył studia i uwieńczył je doktoratem na uczelni polskiej, żeby mógł wyjechać na rok na stypendium za granicę, żeby trochę jakby otrzeć się o świat, nauczyć się języka, ale też i zobaczyć, czym żyje świat, czym żyją uniwersytety. Plan był taki, żeby jechać na rok do Rzymu. Sam biskup poprosił, żeby jeszcze się trochę wstrzymać. A później, kiedy po 4 latach przyszła propozycja wyjazdu, to już nie było stypendium do Rzymu, tylko było stypendium do Niemiec. Przez rok byłem w Niemczech. Wtedy, żeby móc uczestniczyć, że tak powiem, w różnego typu zajęciach na uczelni, to potrzebna była wiza, więc trzeba było mieć zapewnienie nie tylko bytowe, wikt, opierunek, jak my to czasem mówimy, ale także i ubezpieczenie. I biskup Eichstätt, ówczesny biskup Walter Miksa, uznał, że dobrze będzie, skoro ja już jestem po doktoracie, więc nie muszę uczestniczyć w takim, powiedzmy, systematycznych studiach, żebym mógł dojeżdżać na uniwersytet, wybierać sobie zagadnienia czy wykłady, które będą mnie najbardziej interesowały, to najlepiej będzie, jeśli on mnie umocuje w jakiejś parafii. Wtedy będę miał ubezpieczenie, wtedy będzie płacony podatek i wtedy będę mógł też mieć jakieś honorarium do tego, żeby studiować. Chociaż i tak będąc na uczelni, to wszystko otrzymywałem w darze i poczytuję sobie to za taki też piękny gest. Ale co w tym wszystkim było ciekawe, że biskup Eichstätt udzielił mi zezwolenia, abym mógł odwiedzać nauczycieli religii w różnych typach szkół, żebym zobaczył, jak oni sobie radzą, jak organizują sobie pracę,
Do tego stopnia, że po pewnym czasie byłem sam zapraszany także i przez nauczycieli religii niekatolickiej na zajęcia. To było ogromne doświadczenie, zwłaszcza wspominam taką bardzo miłą panią, która była żoną pastora, dziekana ewangelickiego, bardzo sympatyczna pani. Pokazywała mi też różne materiały, którymi się posługuje w pracy takiej dydaktycznej. Piękne doświadczenie, ale przyszedł czas, kiedy trzeba było się pożegnać ze szkołami i na zakończenie była taka Brojgasse Schule, bardzo blisko parafii, w której mieszkałem. Kiedy poszedłem na zakończenie, żeby podziękować panu dyrektorowi, pożegnać się i podzielić też pewnymi doświadczeniami z ostatniego roku takiej współpracy, w pewnym momencie rozmawialiśmy na temat relacji między dyrekcją szkół a parafią, czy w ogóle relacje szkoła, parafia, rodzina. Też było ciekawe, gdy chodzi o współpracę zespołu nauczycieli religii z innymi nauczycielami. I w pewnym momencie pan dyrektor też poczuł się trochę chyba taki ośmielony i powiedział: wie ksiądz, ja tak siebie traktuję właściwie jako agnostyka. Nie twierdzę, że Pana Boga jakoś nie ma, ale możliwość poznania Pana Boga w tej rzeczywistości, w której ja uczestniczę, jest myślę bardzo mocno ograniczona, ale skoro dzieci chodzą na religię w tej szkole, to znaczy, że taka była też wola rodziców i widać, dla nich to jest ważne. W pewnym momencie proszę sobie wyobrazić, że dyrektor spojrzał dyskretnie na zegarek, było 15 może po 11, mówi: przepraszam, ale ja muszę dzisiaj nadać komunikat, bo jest wtorek. Podszedł do takiej radioli, nacisnął jeden guziczek, taki sygnał, jak to czasem na dworcach się rozlega. Głośniczki są wszędzie, w każdym pomieszczeniu, na korytarzach, w salach, w pracowniach, także i w toaletach, a więc każdy ma możliwość usłyszenia komunikatu. I wtedy mówi tak: kochani, przypominam, że dzisiaj jest wtorek, to jest ogłoszenie, jaką daję na całą szkołę. Dzisiaj jest wtorek i tradycyjnie już spotykamy się o godzinie 14:15 na naszym szkolnym nabożeństwie w kościele świętego Jana Chrzciciela. Przypominam, że obecność jest obowiązkowa. I nacisnął guziczek, znowu taki sygnał miły, skończyło się. I kiedy dosiadł się do mnie z powrotem, powiedziałem: wie pan dyrektor, my w Polsce mamy dobre relacje z dyrektorami szkół, jako katecheci, nauczyciele religii, ale prawdopodobnie nikt, żaden z dyrektorów, których ja znam, nie odważyłby się takiego komunikatu, że tak powiem, publikować na całą szkołę. I wtedy on się tak dyskretnie uśmiechnął i mówi: proszę pamiętać, że my już kiedyś próbowaliśmy wychować człowieka w oderwaniu od religii. Doszedł do władzy w 1934 roku i dzisiaj jako naród nie możemy się pozbierać. Nie da się wychować człowieka w oderwaniu od religii. Nieważne, czy to jest religia katolicka, czy to jest religia prawosławna, czy to będą Żydzi, czy będą muzułmanie. Tylko religia, motywacja religijna pozwala obudzić w człowieku pragnienie czegoś, czego się nie da zrobić przez tak zwane wychowanie naturalne. Nikt z nas nie byłby księdzem ani czy siostrą zakonną, gdyby nie miał motywacji nadprzyrodzonej. Nie da się wychować człowieka do umiłowania ojczyzny, poświęcenia dla ojczyzny, oddania życia dla drugiego człowieka, gdyby nie miał motywacji nadprzyrodzonej. I tu wychowanie religijne jest czymś ogromnie ważnym, wręcz koniecznym. Realistyczne rozumienie poszczególnych sfer wychowanka. Realizm polega na tym, że wychowawca zna rzeczywiste zagrożenia i kryteria dojrzałości właśnie tych sfer. Dla przykładu rozumie, że wychowanek może stać się niewolnikiem albo wrogiem własnego ciała.
a dojrzałość polega na trosce o zdrowie po to, by za pomocą ciała wyrażać miłość poprzez fizyczną obecność, mądrość, pracowitość, roztropną czułość. Podobnie wychowawca realista rozumie, że wychowanek potrafi aż tak błędnie posługiwać się swoją zdolnością myślenia, że zaczyna oszukiwać samego siebie, a dojrzałość polega na odwadze obserwowania życia własnego i innych ludzi i na wyciąganiu logicznych wniosków z tych obserwacji. A więc wychowawca realista rozumie, że wychowanek potrafi mieszać dobro ze złem, albo zupełnie zatracić wrażliwość moralną, a dojrzałość w tej sferze oznacza, że potrafi być na tyle inteligentny, aby odróżniać te zachowania, które go rozwijają, od tych zachowań, poprzez które krzywdzi, a nawet niszczy samego siebie czy innych ludzi. A więc realistyczne rozumienie poszczególnych sfer wychowanka. Kolejna cecha czy przejaw realizmu, realistyczne rozumienie celów wychowania. Wychowawca realista zdaje sobie sprawę, że najważniejszym celem wychowania jest na przykład osiągnięcie sprawności fizycznej czy kompetencji zawodowych, gdyż zdrowy przestępca czy nieuczciwy, chociaż wykształcony fachowiec, nie jest chlubą w żadnym systemie wychowawczym. Wychowawca realista rozumie, że najważniejszym celem wychowania jest uczyć wychowankę realistycznie myśleć i dojrzale kochać. Ten bowiem, kto nie umie myśleć, a stara się kochać, będzie naiwny i bezradny. I ten z kolei, kto potrafi precyzyjnie i logicznie myśleć, ale nie chce czy nie potrafi kochać, będzie okrutny i cyniczny. To są realistyczne, takie realistyczne rozumienie celu wychowania. I jeszcze jedno, odnoszącego się do realistycznego rozumienia metod wychowawczych. Wychowawca realista rozumie, że w procesie wychowania nie można obdarzać wychowanka wolnością, do której on jeszcze nie dorósł, albo zaufaniem, które nie ma podstaw w jego dotychczasowym postępowaniu. Realizm wychowawczy polega zatem na świadomości, że w każdej epoce wychowanie nie jest możliwe bez stawiania jasnych wymagań, bez regulaminu i dyscypliny, bez sprawdzianów, klasówek czy sankcji proporcjonalnych do ewentualnych błędów wychowanka. Wychowawca realista zdaje sobie sprawę, że wychowywać to jednocześnie kochać i wymagać. Jest jeszcze jedno niezwykle ważne kryterium realizmu w wychowaniu. Otóż wychowawca realista to ktoś, kto ma wychowawczą mentalność zwycięzcy. Co to oznacza? Oznacza to, że taki wychowawca ma odwagę proponowania wychowankowi wyłącznie optymalnej drogi życia, czyli drogi mniej uczęszczanej, drogi dla elit, drogi dla tych, którzy chcą wygrać życie, a nie jedynie zremisować albo zadowolić się nieznaczną porażką. Wychowawca realista ma świadomość, że proponując wychowankowi drogę średnią, czy postępowanie zgodnie z tym, co czyni tak zwana większość, będzie wychowywał jedynie średniaków i miernoty. To, co dzisiaj się próbuje wcisnąć człowiekowi, Polakowi, także widzimy to w kontekście wyborów. To wybór, wybieranie tego, co średnie, co mierne, co daje poczucie bezpieczeństwa, ale bez jakichś większych wymagań. Realizm wychowawcy to świadomość, że wymagając niewiele, nie osiągniemy w wychowaniu niczego, a wymagając dużo, mamy szansę osiągnąć wszystko. Amen. Dziękuję.